Cześć, witam Was po krótkiej przerwie. Chwilę nie nagrywałam, a to dlatego, że jestem na trzecim roku i teraz nagle strasznie dużo jest do roboty i pisanie licencjatu i miliona innych rzeczy, więc troszeczkę się teraz dzieje i no nie miałam po prostu kiedy siąść i nagrać coś dla Was. Dlatego dzisiaj właśnie postanowiłam to zrobić i dzisiaj pokażę Wam zakupy kosmetyczne, które zrobiłam przed ponad miesiąc. Ja co miesiąc, jak zauważyliście albo nie, nie nagrywam zakupów kosmetycznych, a to dlatego, że po prostu nie robię ich tak regularnie. No ale właśnie ostatnio coś tam kupiłam, nie ma tego też dużo, więc mam nadzieję, że film będzie szybki, więc zaczynamy. Zacznę może od tej najlepszej, takiej największej rzeczy, którą kupiłam i to jest właśnie paleta z Zoewy Rose Golden. I to jest nowa paleta, która wyszła niedawno i ona wygląda tak. Może zrobię Wam swatche tych wszystkich kolorów. Ja już Wam te swatche robiłam w Gadget With Me, w którym właśnie pokazywałam Wam tą paletę i robiłam nią makijaż. Więc jeżeli będziecie zainteresowani, to też Wam ten film podlinkuję. I ostatni. Więc tak wyglądają te cienie. Mam nadzieję, że będziecie mogły zobaczyć, jak to wszystko wygląda. One są takie typowo ciepłe, bardzo właśnie takie w kolorze złotego... Jak to się mówi? Złotego... różanego złota? Różowego złota. Fajnie wyglądają na powiece i jeżeli właśnie lubicie takie ciepłe odcienie, to ta paleta na pewno będzie dla Was. Ona kosztuje 72 zł w sklepie Minty Shop, ale ten film pojawi się dzisiaj, więc w gazecie Avanti jest zniżka do Minty Shop na 10%, więc jeżeli macie ochotę, to możecie jeszcze tam sobie skorzystać z 10% zniżki. Dalej kupiłam trzy konturówki. Dwie są z Essence i jedna jest w kolorze Honeyberry, druga jest w kolorze Softberry. Honeyberry mam dzisiaj na ustach i to jest taki kolor magenty, ale ciemniejszy. A ta jest w kolorze takiego troszeczkę brązu. Taki trochę inny kolor i nie do końca jestem do niego przekonana, ale kiedy wezmę tą konturówkę, nałożę w zewnętrzne i tą na całe usta, to bardzo fajnie wygląda. Też tej używam w momentach, kiedy chcę przyciemnić dany kolor i na razie się sprawdzają. Kupiłam je w Superfarmie na tej promocji 1 plus 1 za grosz chyba i właśnie wtedy... To już zapłaciłam chyba 7 zł za obie konturówki, więc naprawdę niedużo. A drugą konturówkę kupiłam wczoraj i ona jest Classics Waterproof Eye Lip Liner w kolorze 307. I ją kupiłam wczoraj, bo też w Avanti było minus 20% na kosmetyki Golden Rose. I to jest taki kolor. Troszeczkę myślałam, że to będzie inny, bo tych konturówek nie można swatchować na stoisku. Więc myślałam, że ona będzie bardziej taka nude. Ale taka bardziej, wiecie, taki przybrudzony kolor, no to jest troszeczkę coś innego. No nie wiem, no w sumie, ale wiecie, na stoisku zawsze wygląda na to inaczej. I one kosztują około 4 zł minus 20%, więc niedużo to wyszło. Okej, i teraz Wam pokażę lakiery do paznokci, bo trochę ich w tym miesiącu kupiłam. I najpierw zacznę, dostałam od Alana dwa lakiery na Dzień Kobiet i sam je wybrał, więc to są typowo dla niego kolory, może nie takie moje w 100%, ale ten kolor bardzo mi się podoba. To jest My Secret Nail Polish w kolorze 217 Wild Red. To jest właśnie taka bardzo żywa, intensywna czerwień. Delikatnie jest tutaj widać tutaj pomarańcz. Naprawdę bardzo mi się ten kolor podoba, jeszcze go oczywiście nie miałam na paznokciach, bo niedawno go dostałam, ale bardzo mi się podoba. No i drugi to jest Rimmel, to jest kolekcja Rity Ory Sweet Retreat. To jest 270, to już nie jest do końca mój kolor, bo on jest taki bardzo neonowy. Więc średnio takie kolory lubię, właśnie bardziej wolę takie neutralne. Ale na pewno też go kiedyś użyję. Nie wiem, czy wiecie, ale ja w ostatnim czasie bardzo polubiłam tak zwane pieskowe lakiery. Tak? Tak. I mam dwa kolejne w mojej kolekcji. To jest Vibo Wow Glamour Sand w kolorze numer 5. I to jest właśnie taki kolor. Ciężko jest go bardzo opisać, bo on jest niebieski, jest też złoty, ale lekko też zielonkawy. Bardzo ciekawy kolor, fajnie wygląda na paznokciach, bo już go miałam. A drugi to jest Crush on You Miss Sporty i to jest kolor 64. Kiedy zobaczyłam go w sklepie, zastanawiałam się, czy on nie będzie wyglądał tak typowo babcinie, tak jak kiedyś się malowało paznokcie, taki bardzo perłowy, jasny róż. Ale nie, mam go dzisiaj na tym paznokciu.
On bardzo fajnie i delikatnie wygląda. Ma właśnie też taką samą teksturę bardzo. Te lakiery w ogóle bardzo fajnie się trzymają i bardzo długo i też nie zmywa się ich ciężko. Wystarczy chwileczkę przytrzymać płatek z zmywaczem na tym paznokciu i po chwili już tego lakieru nie ma. One też nie są drogie, więc koniecznie spróbujcie, jeżeli lubicie takie lakiery. Ja oczywiście szukam cały czas nowych. Chciałam kupić wczoraj w Golden Rose, ale one kosztowały 13 zł. Więc to jest trochę dużo, jak dla mnie przynajmniej, jak za lakier. Dlatego się powstrzymałam, a te są dużo tańsze. Kupiłam też lakier zwykły czarny z Miss Polty. To jest 0,80, ponieważ mój z Golden Rose już się skończył, a że miałam bliżej do Rossmana niż do Golden Rose, to kupiłam właśnie ten. Ja też lubię lakier z Miss Polty. No i właśnie wczoraj byłam na tym stoisku Golden Rose i musiałam oczywiście kupić lakiery, no bo jakby inaczej. Miałam kupić z tej serii takiej, kurczę, teraz nie pamiętam, ale tej takiej, że mają opakowanie okrągłe i tą zakrętkę mają w tym samym kolorze co lakier. Nie pamiętam, jak one się nazywają. I miałam z tej serii kupić kolor numer 103, ale w tej tańszej wersji i mniejszej, to one się nazywają Wow, znalazłam bardzo podobny kolor w kolorze numerku 13. I to, co mi się podoba... To, co mi się podoba w tych lakierach, to, że one są malutkie, kosztują tylko 3,90. No i raczej na pewno uda nam się zużyć taki lakier niż takie duże. No i właśnie zeszalałam i kupiłam kilka. Więc to jest pierwszy, to jest 13, to jest taki właśnie szaro-fioletowy kolor. Dalej kupiłam, może Wam pokażę, oprócz tych takich, te wybrał Alan. Ale w sumie mi się podobają. Ten mi się najmniej podoba, bo w opakowaniu wygląda inaczej niż na paznokciu. To jest 16. To jest taki brzoskwiniowy, ale jednak lekko przytłumiony kolor. Dalej 28, to jest taki fajny, bardzo taki zimny kolor, to jest baby fiolet, coś takiego. 29, też ciężko mi opisać ten kolor, to jest różowy, ale taki bardzo też zimny. I kupiłam jeszcze dwa lakiery, ten mi się bardzo podoba, to jest numer 62. I to jest taki właśnie też brudny, fioletowo-różowy kolor, też bardzo ciekawy. I kupiłam jeszcze taki ciemny, to jest 88 i on jest taki bardzo, to jest taki grafit w sumie kolor, tak, kolor grafit. Okej, i to już jest wszystko, mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Dajcie znać, co Wy kupiliście w ostatnim czasie i czy może wiecie, kiedy będzie promocja w Rossmanie, bo mam parę rzeczy, które chciałabym kupić, a nie chcę za bardzo przepłacać, więc jeżeli macie jakieś informacje, to piszcie koniecznie w komentarzach. Sorry za poprawianie włosów, ale dzisiaj nie ogarniam. I w końcu idę do fryzjera, bo idę... 11 kwietnia chyba. Mam nadzieję, że w ogóle będzie miejsce, bo tak z mamą chcemy iść, ale mam nadzieję, że będzie. Zadzwonię jutro. I właśnie chcę trochę pociąć, bo one już się takie długie zrobiły i przez to wydają się dużo cieńsze. Już się tak fajnie nie kręcą, jak się kręciły wcześniej, więc chcę je pociąć, chcę trochę grzywkę ogarnąć, więc będzie fajnie. Coś jeszcze? Chyba nie. To wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. We wtorek zobaczycie odpowiedzi na Wasze pytania, jak co miesiąc. No i co? Trzymajcie się, do zobaczenia. Buziaki, pa!